Zapraszam do kupna końców na supercoinsy.pl. Szybko, tanio i bezpiecznie. Polecam. Siemanko, siemandero, siemaneczko, siemuszna, witajcie ziomeczki w kolejnym odcinku. Nie, dobra, żartowałem. YouTuberzy powyżej 80... Overalla już chciałem powiedzieć, IQ. Tak nie mówią. Witam wszystkich bardzo serdecznie w być może, a może nie, długo wyczekiwanym odcinku Klubu X w 15 sezonie. Mam coś z głową, no jakoś mi się tak rozpiera energia. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam podziękować bardzo serdecznie z całego serduszka tutaj. Tego serduszka tutaj za 21 tysięcy subskrypcji, które wybiło na moim kanale. Dziękuję. Jeżeli ktoś ogląda ten film, a mnie nie subskrybuje, to może zostawić tego suba właśnie, byłoby mi bardzo miło. To jeszcze z ogłoszeń parafialnych, jeżeli mnie już subskrybujecie, to kliknijcie ten pieprzony dzwoneczek obok subskrypcji. Bardzo mi na tym zależy, abyście to zrobili, bo wtedy moje zasięgi będą większe prawdopodobnie. Jeżeli po prostu lubicie moje filmy, albo po prostu mnie lubicie jako youtubera, no to zostawcie ten dzwonek, bo on naprawdę jest bardzo przydatny. Marcin, ja widzę, że ty nie zostawiasz tego dzwoneczka. Kuba tak samo. Albo bierzcie przykład z Weroniki, ona zostawiła dzwoneczek. Ale dobra, lecimy do Borussii Dortmund. Tak, przypominam, że nagrywam ten odcinek drugi... A właśnie nie przypominam, bo pierwszy raz mówię, że nagrywam ten odcinek drugi raz, czyli moje reakcje mogą być takie, że... No, powiedzmy sobie szczerze, takie albo wymuszane, co nie lubię wymuszać, albo takie będą po prostu o... No, on ma na przykład tyle overalla, nie będę się dziwił, tak, że ktoś ma tyle overalla, bo jakie statystyki, bo już po prostu te statystyki widziałem. A odcineczek zaczynamy od Ezekiela Barco. 32 lata, 82 overalla, 97 zwinności, 96 szybkości biegu, przyspieszenia 94. I w dodatku dribbling 93, czyli dosyć tak fajnie się musi tym zawodnikiem poruszać, tym bardziej, że ma 32 lata i jak na 82 overalla ma 5 statystyk, co najmniej na 90, czyli jest naprawdę bardzo super. Miguel Barrera, napastnik z Meksyku, 29 lat, 84 overalla, przyspieszenie i dribbling po 99, szybkość biegu 97, siła strzału 95, i wykończenia będzie tak z 70. W poprzednim odcinkach, poprzedni raz jak to nagrywałem, to tak od razu zgadłem, że 70 wykończenia. Nie patrzałem i mówiłem, żebyście zostawili lajki. I w sumie też możecie teraz lajka zostawić. Bo przypominam, zapomniałem, Jezu, najważniejszej kwestii, że jak będzie 700 lajk pod tym filmem, to na następny dzień leci kolejny odcineczek. Piszcie też swoje propozycje klubów. Jeżeli już ktoś napisał waszą propozycję klubu, którego chcielibyście napisać, to po prostu lajkujcie te komentarze, bo ja patrzę na ilości lajków, a nie na ilość komentarzy z danym klubie, o danym klubie. Ale teraz już na serio przechodzimy do głównej części programu. Gabriel Bejan z Rumunii, mówiłem, że w sumie nie wiem, co on robi w tej Borussii, jak ma 29 lat i 72 overalla, ale jest dosyć szybki, 87 szybkości biegu, 85 driblingu, kontrola piłki też 85, czyli naprawdę na bardzo fajnym poziomie stoi, ale reszta statystyk jest przeciętna. Ok, lecimy z kolejnym zawodnikiem, Siam Belaid z Tunezji, 29 lat, 74 overalla, dribbling 97, kontrola piłki 86, szybkość driblingu, szybkość biegu 82, no ale reszta statystyk taka średnia. Michel Biada, albo Michael Biada, 74 overalla, 28 lat, podania 88, wytrzymałość 86, czyli dosyć spoko. Hendrik Bonman, 37 lat i nadal chce grać w piłkę, bo mu się to nie wyświetla, że kończy karierę po sezonie. 62 overalla, nie ma najgorzej jak na taki wiek, szczerze powiedziawszy. Christopher Burchard, i to jest właśnie ten typ, co ma 88 szybkości biegu na środkowym obrońcu, w dodatku ma 77 overalla, czyli stosunkowo mało. Tak poza tym statystyki takie typowe, takie spoko, jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, jeżeli ma takie overall, albo krycie 82, główki 82, wślizg 81, chyba tam odbiór piłki był troszeczkę gorszy, no odbiór piłki 71, to mu zdecydowanie zaniża overall. Gdyby miał tak 78 chociażby, no to tak bym mógł mieć tego 80 overalla. Dzenis Burnic i Conor Chaplin kończą karierę. No i tutaj Fabio Santos Correira Amado, 89 oceny ogólne i 99 szybkości biegu. No takimi obrońcami jak ten i ten wcześniejszy, to aż żal nie grać, bo oni przegonią wszystkich. Oni nawet mogą przegonić, znaczy chodziło mi, że oni mogą dogonić wszystkich, ale oni mogą przegonić najszybszych napastników.
Skocz na 99, ślizg 97, odrzut piłki 92, siła 90, czyli co najmniej 6 statystyk, co najmniej na 90, czyli jest naprawdę super. Justin Cohen 80 overalla, zwinność 99, kontrola piłki 90, podania 88, szybkość biegu 87, czyli jak na 80 overalla jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Lecimy dalej, środkowy obrońca z Brazylii, no i tutaj 77 oceny ogólnej i o kurcze, wzrost, prawie 2 metry i 1 centymetra mu brakuje do 2 metrów, no prawie tyle co mi. Tyle, że mi troszeczkę mniej brakuje do 2 metrów, bo jakieś 25 cm, no ale 1 cm, 25 to tam żadnej różnicy chyba nie ma. Ousmane Dembele 34 lata już i 84 oceny ogólnej. No jestem święcie przekonany, że tej oceny ogólnej było zdecydowanie więcej. Kontrola piłki 95, wykończenie 93, czyli to jest bardzo, bardzo fajny wynik. No i no właśnie te fizyczne aspekty, czyli przyspieszenie i szybkość biegu, czy chociażby wytrzymałość już naprawdę bardzo, bardzo spadły. Lecimy dalej, Bartłomiej Drągowski, 33 lata i 86 overalla, czyli jego potencjał, wykopy 99, refleks 89, czyli naprawdę bardzo spoko. Engin Durmuş, środkowy pomocnik ofensywny z Turcji, zwinność 96, orientacja 92, kontrola piłki 89, długie podania 88, czyli ten zawodnik naprawdę może się bardzo, bardzo fajnie grać. Jeszcze jest w takim wieku, gdzie on się może też fajnie rozwijać, czyli myślę, że takie 85 by osiągnął, 85-86 by tak spokojnie chyba rozwinął. Zakaria En-Nesyri, zwinność 81 i szybkość biegu 79, a tak poza tym to nic ciekawego. 18 lat, 57 oceny ogólnej, zawodnik, napastnik z Maroka, no jak na Borussię, no mi się wydawało, że Borussia stać na lepszych juniorów. Patrick Fritsch, 76 overalla, no tutaj jak na obrońcę ma bardzo, 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 bardzo dużo podań. Skoczność 92, no a tak poza tym nic ciekawego. Laszlo Guba 26 lat, Słowak, tak Słowak, nie Słoweniec, 26 lat, wykończenie 88, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. A jeszcze tak chciałem przypomnieć, bo ostatnio robię live z wymyślonych piłkarzy, czytaj, no po prostu tworzę wymyślonych piłkarzy na live'ach. I jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o tych live'ach, no to dzwoneczek, jak wcześniej mówiłem, możecie wbić do grupy Starsów czy na mój fanpage, wszystkie linki w opisie, bo ja tam zawsze dodaję po prostu jakby te no zapowiedzi i po prostu jak już startuje live, no to puszczam link. Ale okej, lecimy dalej. Steve Kerrer, 78 overalla, 28 lat, kontrola piłki 94, szybkość biegu 93, jak na... Aha, bo to jest SPO, nie SPD, przepraszam bardzo, myślałem, że to jest SPD. A no tak poza tym, no to dribbling 82, długie podanie 82. No ale 4 statystyki co najmniej 90, jak na 78 overalla, nie ma... źle jest, nawet bardzo, bardzo dobrze. Yang Chong Kim, 23 lata, 72 overalla i tutaj jeszcze od tego zawodnika w dół to ja już nie widziałem. Nie widziałem ich. Zawodnik z Korei Południowej. Dośrodkowania 87, przyspieszenie 84, szybkość biegu 81, no a tak poza tym ciekawego. Odysseas Klos, czyli takie, no nie wiem czy to jest w sumie niemieckie imię, nie wydaje mi się, że to jest takie typowo niemieckie imię. No ale cóż, lecimy dalej. 25 lat, 83 overalla, czyli mi się wydaje, że takie 85-86 overalla by mógł jeszcze spokojnie dobić. Przyspieszenie tradycyjnie 99, może i tradycyjnie, tylko że przyspieszenie najwyższe. Kontra piłki, dribbling po 97, szybkość biegu 95, wykończenia będzie mieć tak z 72. O kurcze, 84! No to się nieźle się zdziwiłem. Siła strzału 88, dalekie strzały 85, czyli takie longshoty, no taki fajny dosyć zawodnik. Lecimy dalej, Charles Lang, środkowy pomocnik defensywny z Szwajcarii, kontra piłki 90, siła 86, czyli spoko, szybkość biegu 81, podania 81, czyli taki spoko zawodnik, środkowy pomocnik defensywny. Sinan Ludwiś, 24 lata, 69, hehe, overalla i szybkość biegu 87, nice, jak na 69 overalla. Siła 82, czyli jest naprawdę spoko. Kolejny zawodnik, Alejandro Madina Perez, 22 lata, 73 overalla, czyli nie ma najgorzej, mogło być lepiej, ale też w sumie lipy nie ma. On się niczym nadzwyczajnym nie wyróżnia. Lecimy dalej, Mikel Merino, 35 lat, 81 overalla, podania 92, kontra piłki 87, no a tak poza tym nic ciekawego.
Emre Moore, już 33 lata i 78 overalla. Wydaje mi się, że jednak mu dosyć bardzo szybko spada ten właśnie overall, bo on ma potencjał tak z 80 chyba 7? A już ma 78, czyli no słabo, słabo. Dribbling 94, kontrola piłki 92, wykończenie 82, przyspieszenie 78, to tak szybkości biegu będzie, zgaduję, 73. A nie, 68 jednak. Równowaga 90, zwinność też. Ok, lecimy dalej. Felix Paslak, prawo obrońca, 33 lata, 82 overalla. No spoko, spoko, spoko. Pepelu, środkowy pomocnik z Hiszpanii, 80 overalla, kontrola piłki 92. Wykończenie 92 na środkowym pomocniku to jest bardzo dużo. Długie podania 90, dalekie strzały 84. No nieźle, nieźle. Francisco Petri Tafarel, lewy obrońca, 73 overall, ale zobaczcie jakie ma statystyki, zwinność 83, kontra piłki 84, tak samo równowaga, dośrodkowania i szybkość biegu 88 i przyspieszenie 93, czyli statystyki jak na taki overall nie są najgorsze. Ok, lecimy dalej. Christian Pulisic, nie wiem zresztą, 85 overalla, 32 lata, nie ma najgorzej, przyspieszenie 95, podania 93, szybkość biegu 90, okidoki. Dominik Reimann, 34 lata, 72, wykopy 98. Zauważyłem, że u bramkarzy zazwyczaj najlepszą oceną są wykopy właśnie. Tutaj 98, co i tak jest chyba dużo i mu mega zawyża overall, bo gdyby nie te wykopy, to może by miał 69, hehe. Okej, dobra, lecimy dalej. Diego Rancetti, prawo obrońca z Włoch. Przyspieszenie i szybkość biegu najwyżej ocenione statystykami 90-86, kontrola piłki 81, ok, nie ma najgorzej. Dany Ristl, bramkarz, 82 overalla, 26 lat, czyli taki można powiedzieć zastępca Drągowskiego, jak ten już skończy może jakąś karierę, bo Drągowski ma 33 lata w tej grze, a ten Ristl ma 26, czyli no taki zastępca mógłby być. Alberto Saez Alonso, lewy obrońca, 29 lat, 80 overalla, przyspieszenie 93, wytrzymałość 93, dośrodkowanie 88, kontrola piłki 87, krycie 86, spoko, spoko, nie ma źle. Kuirin Salger, Niemiec, środkowo obrońca, 79, skoczność 92, siła 91, czyli bardzo, bardzo fajnie. Szybkość biegu 82, na środkowym obrońcu to też jest spoczko zawsze. Sebastian Bauer, kurcze pieczony, dobry junior, naprawdę dobry junior, 17 lat i 68 overalla, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kiedyś miałem live z FIFA 16 karierą Hertą Berlin i mój 19-letni junior na bramce miał już 80 chyba 1 albo 2 overalla. No, trenowałem go oczywiście dosyć ostro, ale i tak osiągnął dużo. No, ale mi się wydaje, że ten Sauer tak w wieku 19 lat też powinien mieć około 80 overalla. No zobaczymy, znaczy no właśnie nie zobaczymy, ale jestem ciekaw czy by miał. Andre Silva kończy karierę, Weigl tak samo, tak? Weigl? A nie, po prostu go nie ten. No to Weigla niestety nie zobaczymy, no trudno. Sorki, sorki, sorki worki. Lewy obrońca 28 lat, 86 overalla. No fajnie, fajnie, kontrola piłki 97, dośrodkowanie 96, główki 90, szybkość biegu 89, ok, spoko, spoko. No i ostatni zawodnik, Stefan Caušić, z prawej obrońcy Serbii, prawo obrońca 73 overalla, przyspieszenie 90, kontrola piłki 85, szybkość biegu 82, no ok, nie ma najgorzej. Czyli najwyżej ocenionym zawodnikiem był chyba ten obrońca z Portugalii, 89. No raczej tak, dokładnie. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Zawsze możecie strzelić łapkę w górę, bo 700 lajków pod tym filmem to następny film w następnym dniu. Jezu, to było takie masło maślęce, powiedziałem. Ale 700 lajków to następny odcinek w następnym dniu. Przypominam o dzwoneczku, piszcie swoje propozycje klubów. A jeżeli się już wasz klub powtarza w komentarzach, to po prostu dawajcie łapki w górę, bo patrzę na ilość łapek w górę, a nie na ilość komentarzy o danym klubie. No i cóż, do zobaczenia, cześć!